Dzień dobry Państwu. Witamy w naszym podcaście Instytutu Polityki Energetycznej imienia Łukasiewicza. Tym razem podcast w cyklu Historia sektora energii. Naszymi gośćmi będą profesor Paweł Grata z Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz dr Bartosz Pasterski, także z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Obydwaj zajmują się historią gospodarczą i skupiali się m.in. na polskim i podkarpackim przemyśle naftowym. Panie profesorze, jak można scharakteryzować przemysł petrochemiczny, powiedzmy, polski przemysł petrochemiczny w okresie dwudziestolecia międzywojennego? Czy przemysł naftowy bardziej? Tak, bo nazwa przemysł naftowy była bardziej adekwatna do tamtych czasów. Zgadza się. Jak można scharakteryzować? No niestety trzeba powiedzieć, że przemysł naftowy w okresie dwudziestolecia międzywojennego, w okresie wolnej Polski, przeżywał coś, co trzeba nazwać kryzysem, regresem, a co najwyżej stagnacją. Ponieważ był to przemysł, który szybko rozwijał się na terenach Galicji w okresie jeszcze zaborów. Galicja stała się pierwszym miejscem, gdzie wydobywano ropę naftową, gdzie powstał pierwszy koncern naftowy założony przez Ignacego Łukasiewicza. Natomiast na początku XX wieku to miejsce Galicji było jeszcze bardzo mocne. Były takie momenty, kiedy Galicja była trzecim producentem na świecie ropy naftowej po Rosji i Stanach Zjednoczonych, natomiast później z czasem zaczęło się to zmieniać. Po zakończeniu I wojny światowej przemysł naftowy Galicji dotknęły te same bolączki, co kilka innych ważnych gałęzi gospodarki rozwijających się jeszcze w okresie zaborów. Podobnie jak przemysł włókienniczy czy przemysł rolny, okazało się, że zostały odcięte dotychczasowe rynki zbytu, w tym przypadku wielki rynek zbytu monarchii austro-węgierskiej, a równocześnie pojawiły się inne problemy związane z konkurencją zagraniczną, związane z tym, że wewnętrzny rynek polski był zbyt mały w stosunku do rozbudowanych wcześniej już możliwości wytwórczych, a na dodatek jeszcze złoża ropy w Galicji zaczęły się wyczerpywać. W powszechnym przekonaniu już u progu dwudziestolecia międzywojennego znawcy tematu, nafciarze mówili o tym, że złoża się wyczerpują, te, które były wydobywane, pozyskiwane, natomiast problem poszukiwania nowych złóż było tyle skomplikowany, że było to bardzo kosztowne, a równocześnie niekoniecznie opłacalne. Bo właśnie odcięcie od rynków zbytu, coraz większa konkurencja nowych, kolejnych odkrywanych złóż na świecie powodowały, że właściciele kopalni, właściciele koncernów naftowych nie bardzo chcieli inwestować w dosyć kosztowne poszukiwania i nie dające pewności szybkiego zwrotu z inwestycji. Stąd też okres dwudziestolecia to czas, kiedy mówimy o stagnacji tego przemysłu naftowego. Wystarczy powiedzieć, że przed wojną w Galicji w najlepszym okresie wydobywano 2 miliony ton ropy rocznie. Natomiast w okresie dwudziestolecia międzywojennego najlepszy wynik to nieco ponad 800 tysięcy w roku bodajże 1925. I z czasem to malało. To też jest ważne, że czytając periodyki naftowe, zwłaszcza przemysł naftowy, który był organem całego sektora, tam widać wyraźnie, że znawcy tematu mówią o wyczerpywaniu się złóż. Ja sam pamiętam takie teksty, w których mówiono o tym, że w 1939 roku już nie będzie ropy naftowej w Polsce. Oczywiście tak się nie stało, bo do dzisiaj wydobywamy niewielkie ilości tej ropy w Zagłębiu Jasielsko-Krośnieńskim, ale rzeczywiście ten spadek produkcji był bardzo wyraźny i w latach 30. ona się ustabilizowała na zaledwie pół miliona ton, czyli poziomie o czterokrotnie niższym niż przed I wojną światową. Jaka była postawa firm, właścicieli tych pól? Czy szukali jakichś innych źródeł, nie wiem, przebranżowienia się, czy może przejścia w ogóle w jakieś inne, na jakieś inne, do jakichś innych sektorów gospodarki, czy może, nie wiem, wejścia w jakimś innym kraju dalej, znaczy tutaj, w wydobycie ropy naftowej? Tutaj trzeba dodać, że większość z polskiego sektora naftowego znajdowała się w rękach kapitału zagranicznego już wtedy. Tutaj kapitał francuski dominował, wielki koncern Małopolska z siedzibą w Lwowie. I można powiedzieć, że właściciele tych przedsiębiorstw nie inwestowali na szeroką skalę, ale równocześnie czerpali cały czas zyski z tego, co mieli. Próbowano lokować coraz więcej ropy na rynkach zagranicznych. Równocześnie liczono na rozwój produkcji, rozwój sprzedaży w kraju, co było tyle trudne, że o ile w XIX wieku podstawowym kierunkiem zbytu ropy to jednak była nafta oświetleniowa, to w wieku XX, w wieku elektryczności przecież już, to nie nafta była podstawowym kierunkiem zbytu, a benzyna i olej napędowy do silników. A wiemy dobrze, że jednak poziom motoryzacji w Polsce był bardzo,
rozwoju motoryzacji w Polsce był bardzo powolny i dopiero w drugiej połowie lat 30. nieco się to poprawiło. Stąd też ten rynek wewnętrzny był zbyt słaby, żeby zaabsorbować produkcję krajową benzyny, która stała się podstawową pochodną ropy naftowej w tym okresie na całym świecie. Stąd też brak inwestycji. Z drugiej strony państwo polskie próbowało zachęcać do tego, żeby szukać nowych zasobów ropy, ale te możliwości państwa były ograniczone. Państwo równocześnie inwestowało i rozbudowało największą w Europie na początku XX wieku, budowaną przez Austrię, państwową rafinerię olejów mineralnych Polmin w Drohobyczu. To był ważny element całego sektora, natomiast państwo nie było w stanie wziąć na siebie poszukiwań ropy naftowej i zainwestować tyle, by na nowo pobudzić ten sektor do rozwoju, co było ze względów strukturalnych często niemożliwe, a eksport był trudny, bo jednak konkurencja tańszej ropy tutaj dużo, dużo złego robiła. W tej chwili, myśląc o koncernach paliwowych, poszukiwaniach ropy i tak dalej, w czasach globalizacji widzimy duże firmy mające interesy dosłownie na całym świecie, mające pola naftowe także na całym świecie. Wtedy było zupełnie inaczej. Te firmy nie działały globalnie, działały nawet być może nie zawsze w kilku krajach. Część z nich była firmami lokalnymi, natomiast wielkie koncerny już wtedy dominowały. Było porozumienie wielkich koncernów naftowych, które regulowało z 1928 roku bodajże, regulowało ceny ropy na całym świecie. To był rodzaj kartelu międzynarodowego. W Polsce też obecne były Standard Oil czy Nobel, wielkie koncerny, które jednak nie inwestowały, bo gdzie indziej można było uzyskiwać wyższy zwrot inwestycji i te złoża były większe. Złoża galicyjskie, szeroko mówiąc karpackie, powoli się wyczerpywały. W ramach projektu Historia sektora energii zajmował się pan czymś w rodzaju, właśnie czego? Zamiennika? Tak, tutaj przygotowałem taki krótki tekst na temat pojawienia się na rynku paliwowym w Polsce tak zwanych spirytusowych mieszanek paliwowych. Można by nazwać je biopaliwami dzisiaj. Czyli czegoś, co zostało wprowadzone pod naciskiem rządu i polegało na komponowaniu mieszanek paliwowych z wykorzystaniem spirytusu odwodnionego. Były to działania kontestowane przez polski przemysł naftowy, działający na ziemiach polskich, z tego względu, że oznaczały one, że spirytus wypierał część benzyny, którą sprzedawano na rynku wewnętrznym. Długo firmy naftowe się przed tym broniły, ponieważ uważano, że w kraju, w którym posiada się własne zasoby ropy, nie ma sensu ani uzasadnienia, ani potrzeby uzupełniania ich spirytusem odwodnionym. Sam pomysł, sama idea pochodziła z Europy Zachodniej. To trzeba powiedzieć, że szybki rozwój motoryzacji w Niemczech, Francji, połączony z brakiem własnych zasobów ropy i koniecznością importu coraz większych jej ilości, spowodował, że w państwach tych, gdzie przemysł spirytusowy był silnie rozwinięty, na przełomie lat 20. i 30. wprowadzano przymus stosowania alkoholu do mieszanek paliwowych. Tam to było korzystne, bo ograniczało import ropy, a równocześnie dawało możliwość zbytu milionów litrów spirytusu, z którym nie było co zrobić. Bo to też się dużo zmieniło. Spadek konsumpcji alkoholu, który miał miejsce od końca XIX wieku, doprowadził do tego, że średnio w Europie konsumowano zamiast 4 litrów spirytusu 100% na mieszkańca, jak to miało miejsce w latach 80. XIX wieku, tylko 1 litr na mieszkańca w latach 20. 30. Ten spadek był wszędzie dostrzegalny. To były zmiany cywilizacyjne wynikające z różnych względów, o których teraz nie ma czasu mówić. Natomiast ważne jest to, że silnie rozwinięty przemysł spirytusowy też pozostał w okresie międzywojennym bez rynków zbytu. Polski również, tylko Polski jeszcze cierpiał z tego, że utracił rynki zbytu państw zaborczych. Polski przemysł spirytusowy był trzecim w Europie po właśnie niemieckim i francuskim. I teraz to było znowu, z punktu widzenia tamtych krajów, było to dobre rozwiązanie, korzystne dla wszystkich. Ograniczano import ropy, zwiększano produkcję spirytusu, dawano dochody właścicielom gorzelni i całego tego sektora. Natomiast później inne państwa poszły tą drogą. Włochy, Węgry,
częściowo Czechosłowacja. Natomiast w Polsce sytuacja była inna. Polska miała własne zasoby ropy i przemysł naftowy się bronił przed wprowadzaniem mieszanek paliwowych. I tutaj jednak zwyciężył interes przemysłu gorzelniczego, który akurat był związany z wielką własnością ziemską, mającą bardzo dobre relacje ze środowiskami rządzącymi w kraju. I dlatego też Ministerstwo Finansów preferowało właśnie wsparcie dla Ministerstwa Skarbu, przepraszam, wsparcie dla gorzelnictwa rolniczego. I w związku z tym wymusiło niejako na firmach naftowych przyjmowanie spirytusu do mieszanek paliwowych. Oczywiście z jednej strony zapisano taką groźbę w ustawie o monopolu spirytusowym. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów uznał wprowadzenie mieszanek paliwowych za konieczność państwową, tutaj dosłownie cytuję z jednego z dokumentów, a z drugiej strony przedstawiono też marchewkę. Władze obiecały przemysłowi naftowemu, że przymusowo ureguluje eksport ropy naftowej, co było korzystne dla przedsiębiorstw, bo pozwalało na osiąganie lepszych cen i porządek na rynku paliwowym. I tak się stało. Przemysł naftowy się złamał, można tak powiedzieć. Zgodził się na podpisanie umowy z dyrektorem państwowego monopolu spirytusowego. W zamian za to rząd doprowadził do tworzenia polskiego eksportu naftowego, który regulował już kwestię wywozu ropy naftowej i pochodnych do końca okresu międzywojennego. Czyli można powiedzieć, że zawarto konsensus. Czy wszyscy byli zadowoleni z tego, czy... Początkowo nie byli wszyscy zadowoleni, bo w okresie kryzysu, kiedy sprzedaż benzyny była bardzo mała i 80% benzyny kierowano na eksport, oznaczało to zmniejszenie sprzedaży, bardziej rentownej sprzedaży na rynku wewnętrznym z punktu widzenia przemysłu naftowego. Zgodnie z umową z stycznia 1933 roku firmy naftowe zostały zobowiązane do nabywania spirytusu w ilości 9% zbytu benzyny w poprzednim roku kalendarzowym. Czyli około 10% musieli tutaj odstąpić rynku benzyny. I jeszcze do 1936 roku bardzo wyraźnie widać było kontestację tych zasad. Liczne teksty w przemyśle naftowym, o którym wspomniałem wcześniej, domaganie się zniesienia tego przymusu, nawet sąd arbitrażowy w sprawie wykonywania tej umowy, ale władze się nie złamały. I co istotne, w drugiej połowie lat 30., kiedy poprawiła się koniunktura, kiedy przyspieszyła motoryzacja, kiedy potrzeby wojska stały się większe, okazało się, że zaczęła rosnąć wreszcie sprzedaż benzyny. I ten spirytus, który wcześniej był niechętnie przyjmowany, stał się ważnym uzupełnieniem rynku paliwowego. W roku 1938 podpisano nową umowę, która zwiększała nawet ten kontyngent do 15% udziału spirytusu w rynku paliwowym. Ale wtedy już sprzedaż benzyny była na tyle duża, że praktycznie zamierał eksport. Jak już mówiłem, rozmiary produkcji były stabilne. Im większa sprzedaż benzyny, tym mniej trzeba było wywozić na eksport. I najlepszym potwierdzeniem tego, że zaczynało się to sprawdzać, był fakt, że w tych ostatnich latach przed wybuchem II wojny światowej firmy naftowe kupowały więcej spirytusu, niż zmuszała ich do tego umowa z monopolem spirytusowym. Dziękujemy bardzo, panie profesorze. Dziękuję bardzo. Panie doktorze, jak polski przemysł naftowy wyglądał zaraz po zakończeniu II wojny światowej, w 1944 roku, w 1945, czy był zniszczony, czy był, nie wiem, rozgrabiony, czy jak to wyglądało? Przede wszystkim swoją wypowiedź chciałbym zacząć od tego, że w 1944 roku tutaj na terenie województwa podkarpackiego przychodził front. I ten właśnie front spowodował liczne zniszczenia w przemyśle naftowym, zarówno jeśli chodzi o rafinerię ropy naftowej, jak i też i kopalnie. I w 1944 roku front się ustabilizował, dzięki temu można było powoli przystępować do odbudowy zarówno kopalni, jak i też rafinerii ropy naftowej, ale przede wszystkim zarówno kopalnie, jak i rafinerie były zniszczone, gdyż niemiecki okupant śpiesząc się zaczął wywozić sprzęt, zwłaszcza jeśli chodzi o rafinerię w Wieliczu, to tych wagonów kolejowych, w którym ten sprzęt wywieziono, było bardzo dużo. Tak samo w przypadku, jeśli chodzi o kopalnictwo naftowe.
gospodarka prowadzona przez niemieckiego okupanta była rabunkowa, przez co te szyby, czy też przez to te szyby były bardzo wyczerpane i zniszczone, i przez to musiano włożyć bardzo duże środki w odbudowę tego przemysłu. W 1945 roku, kiedy front zaczął przesuwać się w kierunku zachodnim, bardzo ucierpiała rafineria w Jaśle. Nie została wysadzona w powietrze, ale praktycznie cały sprzęt, całe wszystkie instalacje zostały wywiezione na zachód. Podobnie też było w rafinerii Glinik Marian Polski w Gorlicach, gdzie także ten sprzęt został wywieziony przez niemieckiego okupanta. Podobnie było także z kopalniami. Także tutaj w tym rejonie Gorlic czy w Wieniawsze również była prowadzona rabunkowa gospodarka, przez co także te kopalnie mocno ucierpiały. No już po przejściu samego frontu wojennego pracownicy przemysłu naftowego rozpoczęli stopniową odbudowę zarówno rafinerii, jak i też kopalni. Starano się ściągać sprzęt wywieziony na zachód, czy też starano się odbudować te kopalnie. Jeśli chodzi o rafinerię, to tutaj starano się sprowadzać urządzenia z nieczynnych rafinerii, chociażby z rafinerii Krosno, czy też rafinerii Fantow, Ustrzyka, Dolny. Starano się te instalacje sprowadzać zarówno do Jasła, do Jedlicza, czy też do Gorlic. Po wojnie mamy takie dwa duże przedsięwzięcia planistyczne, plan 3-letni, plan 6-letni. Czy w ramach tych planów były gdzieś zapisy dotyczące przemysłu naftowego? Tak, oczywiście. W planie 3-letnim także przede wszystkim skupiono się na odbudowie tego przemysłu, na poszukiwaniu nowych złóż. Między innymi odkryto złoże w Foluszu, czy też odkryto nowe pokłady ropne w istniejących kopalniach. Jeśli chodzi o rafinerię, no to także plan 3-letni, czy też plan 6-letni dotyczy odbudowy kolejnych instalacji. O tym szerzej piszę w swoim artykule, czy też w swojej pracy doktorskiej. No i dzięki temu te rafinerie mogły poszerzyć swój asortyment produkcyjny i przez to także zwiększyć zatrudnienie. Mamy rok 55, 56, gdzie trochę zmienia się i dalej gospodarka jest planowa, są kolejne pięciolatki. Jak wygląda ta polski przemysł naftowy w czasach nazwanych czasami gomułkowskimi, lata 56-70? No to jeśli chodzi o kopalnice naftowe, to tutaj warto wspomnieć, że zaczęto po raz pierwszy szukać ropy naftowej też poza miejscami znanymi do tej pory, czyli nie tylko Zagłębie Gorlicko-Jasielsko-Krośnieńsko-Sanockie, ale także zaczęto szukać tych złóż w nowych terenach Polski. Mam tutaj między innymi się zapalisko przedkarpackie, gdzie na przykład w okolicach Mielca w Partyni, w Brzeżówce, w Grobie odkryto zupełnie nowe złoża ropy naftowej, które dotychczas były nieznane, ale warto także wspomnieć, że odkryto nowe złoże w Osobnicy koło Jasła, które było także zupełnie nowym złożem, nieznanym do tej pory geologom i pracownikom przemysłu naftowego. Jeśli chodzi o przemysł rafineryjny, no to tutaj także pojawiły się nowe instalacje, zwiększono zatrudnienie, zwiększono katalog wytwarzanego asortymentu. Jednakże warto tutaj dodać, że w 1964 roku uruchomiono mazowieckie zakłady petrochemiczne w Płocku oraz uruchomiono rurociąg Przyjaźń, przez co znaczenie rafinerii w Jedliczu, w Gorlicach czy też w Jaśle znacznie spadło. Bo był to zupełnie nowy zakład przemysłowy, który posiadał bardzo nowoczesne instalacje, no i także sam transport ropy naftowej przez rurociąg Przyjaźń mocno przyczynił się do zwiększenia przerobu ropy naftowej w kraju kosztem właśnie tych rafinerii znajdujących się w południowo-wschodniej Polsce. Płock, będący w północy Mazowsza, to jest miasto na trasie właśnie rurociągu naftowego Przyjaźń, dlatego zostało wybrane.
Tak. Przejdźmy do lat 70. One czasami kojarzą się z taką forsownymi inwestycjami, mniej lub bardziej sensownymi. Jak wtedy wyglądało to w czasach gierkowskich polski przemysł naftowy i już istniejący przemysł petrochemiczny? No to jeśli chodzi o przemysł petrochemiczny, to tutaj warto wspomnieć, że rafineria w Jedliczu, w Gorlicach, jak i w Jaśle zostały połączone w taki jeden ogromny, takie ogromne przedsiębiorstwo, Podkarpackie Zakłady Rafineryjne imienia Ignacego Łukasiewicza. Było to takie, pojawiło się ze względu na to, że w latach 70. pojawiła się taka tendencja, aby zakłady przemysłowe w całym kraju właśnie budować takie ogromne przedsiębiorstwa, chociażby rafinerie w Trzebini czy w Czechowicach, Dziedzicach połączono w śląskie zakłady rafineryjne, a tutaj chociażby na Podkarpaciu dwa uzdrowiska, Rymanów i Wolnisz, połączono zespół uzdrowisk krośnieńskich. Stworzono właśnie takie uzdrowisko. Więc tutaj można wskazać taką właśnie tendencję w tych latach 80. Same te podkarpackie zakłady rafineryjne nie funkcjonowały zbyt długo, bo już w 1981 roku w wyniku protestów zarówno rafinerii Jedliczy, jak i rafinerii Glinik, no niestety ten kombinat się musiał zostać zlikwidowany, z tego też względu, że rafineria w Jaśle miała no jednak większe kompetencje, jeśli chodzi o zarządzanie tymi trzema rafineriami. No i także tutaj pojawiły się także braki materiałowe, zwłaszcza pod koniec lat 70., gdzie rafineria w Jedliczu na przykład chciała zamówić potrzebne elementy do remontów instalacji, a przez wiele miesięcy te instalacje nie wpłynęły do zakładu. A czy można spróbować ocenić, jakie było znaczenie gospodarcze, czy jaka była nawet, czy były to zakłady rentowne, czy trzeba było do nich dopłacać, czy te produkty, nie wiem, były, bo były, czy też były to jakieś rzeczy poszukiwane. No rozumiem, benzyna była poszukiwana na rynku, ale jak wyglądało z opłacalnością tej produkcji i naftowej, i petrochemicznej polskiej? No jeśli chodzi o rentowność, to na początku rzeczywiście te zakłady były rentowne, jednakże tutaj warto dodać, że o rentowności decydowały chociażby ceny, które były odgórnie narzucane przez władze państwowe. O rentowności świadczy także chociażby prowadzenie chociażby działalności pozazakładowej, na przykład opłacanie przedszkoli, wyjazdów, wycieczek, różnego rodzaju bonów na święta, czy chociażby w czasów pracowniczych, więc tutaj o rentowności rzeczywiście troszeczkę jest ciężko mówić. Tutaj na rentowność także, proszę Państwa, wpływała chociażby transport ropy naftowej, bo nasze rafinerie nie posiadały rurociągu, chociażby jak w Płocku, czy jak gdańskie zakłady rafineryjne, gdzie tą ropę dostarczano tankowcami i nie trzeba było specjalnie tej ropy daleko transportować, a do naszych rafinerii trzeba było tą ropę sprowadzać koleją, cysternami, więc no sam transport też był jednak dość czasochłonny i też wpływało na koszty. No i dochodzimy do końca Polski Ludowej. Czy w roku, pod koniec lat 80., 89., nasz przemysł naftowy był przygotowany na transformację? Czy tak jak wiele działów gospodarki został tą transformacją zaskoczony i bardzo ciężko ją zniósł? Przede wszystkim przemysł naftowy był bardzo niedoinwestowany, więc tutaj brakowało rzeczywiście tych środków, często psuły się instalacje. No i przemysł także, tutaj warto wspomnieć, pod koniec lat 80. był marginalizowany na rzecz tych nowoczesnych zakładów w Płocku i w Gdańsku. Chociażby przerób ropy naftowej, porównując te nasze trzy zakłady z Płockiem czy z Gdańskim, no ten udział procentowy był bardzo, bardzo niski. No w 1989 roku wyniósł około 2,5%, jeśli chodzi o przerób ropy w stosunku do całego kraju. Więc te zakłady, podsumowując moją wypowiedź, no czekamy na tę transformację. Myślę, że związano z tym jakieś nowe nadzieje na przeprowadzenie koniecznych remontów i poprawę rentowności. Dziękujemy bardzo. Dziękuję również.